Ale ja pierwszy znalazłam. Mama, ale jego kucham. Masz moje wiadelko trzymaj. Idziemy tutaj w prawo teraz. A mogę je trzymać? Nie, nie możesz. Czemu? Co? Czemu? Po co? Student idziemy. Tutaj idziemy w prawo chyba. Zobacz, Igusiu, no. Ładnie go wykręć. Za ogonek, no. Super. I te zakryj tu grzybnie. No, tak. O, właśnie. Brawo. I no. Mam rybka, dziadek. I Kusia, chodź, idziemy tutaj. Wejdziemy tutaj. My wróciliśmy na to nasze miejsce. Na borowiki, ale na razie borowików nie ma. Ale ja pierwszy znalazłam. No i Gusia znalazła pierwszego grzybka. Bo ja go widziałam i go znalazłam. No, ale chodź tutaj powoli, zejdziemy. Oj. A ja jej... Mama, uknęłam. No to chodź tu za mną. O, chyba dziadek coś tam ma. Leć do dziadka tam. Ja jeszcze tutaj zobaczę, czy są. Wtedy tutaj, Iguniu, tu idź, zobacz, tu idź do dziadka. Tutaj wtedy takie piękne były te borowiki, ale dzisiaj nie ma. Niestety. Ała, zaplątałam się. Ała! Nie, dzisiaj nie ma tutaj grzybków. No idź dalej. Drugiego? Ty to jednak masz szczęście. No. Patrz jak daję go. Piękny. Dalej szukaj. No, dalej szukaj. Ile znalazłam? O, tutaj, o, w tym miejscu to było tutaj tyle tych borowików. No widzisz, ale to trafiliście. Wtedy. No. No to tutaj? I właśnie tam, gdzie tato teraz idzie, to też takie tam w tych krzakach były piękne. Stały. A dzisiaj nie ma nic. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie w jakże to piękny deszczowy dzień. Dzisiaj witam się z wami z lasu. Tak mnie dzisiaj naszło jakoś, że pochodzić trzeba. Ciężko jest? No musimy wejść pod tą górkę. I sobie przyjechaliśmy, bo jesteśmy też z teściem. Tego nie, córcia, to jest niedobry grzybek. Jesteśmy z teściem na grzybach. Trochę pochodzić. Dawno, dawno nie byłam, chyba ostatni raz byłam 3 tygodnie temu na grzybach, co wtedy byliśmy z Marcinem. I od tej pory, no niestety nie mogłam, ale czas ruszyć i trochę chodzić. Więc jesteśmy. Ale nie ma grzybów. Byliśmy na tym naszym miejscu, gdzie w ostatnim filmiku chyba właśnie znaleźliśmy tyle borowików. Ale dzisiaj niestety, bo pamiętałam, gdzie wrócić na to miejsce, ale niestety tam borowików nie było. I Gusia znalazła tylko 3 koźlaki. A zobacz, jaki znalazłam. No, jaki znalazłaś duzy. Także
Chodzimy sobie powoli. Teraz ten znalazłam. Wszystkie no. znalazłam. Wszystkie ty znalazłaś, a z dziadkiem jeszcze nic nie mamy. Mogę to trzymać? Nie, córeczko. Myszko, nie. Chodź tutaj powoli, schodź z górki. No, powoli. Dobra. Idziemy teraz w taki los. Nie ma grzybów. Deszcze padają, ale grzybów nie ma. I już chyba idziemy w kierunku samochodu, bo już się zmęczyłam. Taka. Taki ładny las i nie ma nic. Oła. Taki ładny las, nie tak mokro. I nie ma grzybów. Tyle przeszliśmy. I co ostatnio z Marcinem właśnie tyle znaleźliśmy tędy. Tą trasą grzybów. A dzisiaj po prostu trzy koźlaki. I tu jeszcze Iga znalazła. Tu już mamy drogę po prawej, nie? No i parę kurek w sumie. Trzy koźlaki i parę malutkich kurek, przepraszam. Zobacz, jaki czerwony łepek. Stary już chyba. Spróbuj go wyciągnąć tylko za korzeń. No. No ja się boję. Wyciągniesz mi go. No, czego się boisz? No to są lobaki pewnie. No to odejdź, musisz odejść. I mi dasz go? No. Jej! Jadra nie wejdzie. O, ciężko idzie. Oj. Zobacz, jak idzie, dla dziadka zanieś go. Nie, do wiaderka twojego nie wejdzie. Idź go zanieść dla dziadka. Na swoje wiaderko trzymaj. A ja będę go trzymała. Jak się przewrócisz, to co będzie? Trochę podnieśliśmy statystyki. Patrz. Boże, ty jak rzuciłaś jak... Trzymaj swoje wiaderko. Poczekaj, nie szarp, poczekaj. Kozlaki czerwony. No. A żadnego borowika. I gdzieś, żeby no uważaj. Taki raz, że koźlaki. I tym oto akcentem kończymy dzisiejsze grzybobranie. Bardzo, bardzo króciutki filmik. Grzybobrania dzisiaj nie było, można powiedzieć. Trzy koźlaki. A co tam tato ma? 30 kurek. 30, czekaj. Ale jaki kurna czerwony łepek. I parę kurek. I to tyle na dzisiaj. Na razie. Auto jest tam dalej. No nie. No jeszcze kawałek, jesteśmy w aucie. Mama, to jest tutaj pewnie. Dasz radę. Także do następnego razu.